Cześć, witajcie, kanał 365 Dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Raków Częstochowa Wisła Kraków. Zwycięstwo gospodarzy 2-0. Trudno powiedzieć, żeby ten mecz był ciężki do przewidzenia przed startem. Oczywiście Raków wskazywany na dużego faworyta, Wisła wskazywana na pożarcie. Pierwsze spotkanie rundy rewanżowej nie wyglądało jednak tak, jak to się zapowiadało w mediach, bo uważam, że spotkanie było dość wyrównane, zwłaszcza jego pierwsza połowa, kiedy tak naprawdę Wisła umiejętnie się obroniła i starała się wychodzić z kontry. Znamienna jest sytuacja Białej Gwiazdy pod koniec pierwszej połowy, kiedy doskonałą tak naprawdę 120% sytuację miał Jan Kliment, zagranie od Savicza. Czech jednak nie trafia, jego strzał obroniony przez Kowaczewicza, natomiast gdyby Czech uderzał na drugą stronę, na dłuższy róg, prawdopodobnie Wisła sensacyjnie objęłaby prowadzenie. Jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, no to napierał i systematycznie z każdą kolejną minutą coraz częściej piłkarze Marka Papszuna atakowali bramkę Mikołaja Biegańskiego, który w tym meczu zasłużył na duży medal. Osobiście uważam, że gdyby bronił chociażby Paweł Kieszek czy inny gol keeper, wynik byłby zdecydowanie wyższy. No i trzeba pochwalić młodzieżowca, bo tak naprawdę poza rzutem karnym, gdzie piłkę miał praktycznie na rękawie i przy drugiej sytuacji, gdzie no olbrzymi pech byłego piłkarza Skry Częstochowa, te sytuacje były nie do obrony, a pozostałe naprawdę spisywał się kapitalnie. Fenomenalne interwencje, bomba Gutkowskisa czy inne uderzenia piłkarzy Rakowa pod samą bramką. Naprawdę bramkarz Wisły, moim zdaniem zawodnik meczu, choć pewnie nagroda powędruje do jednego z piłkarzy Rakowa. I jeżeli chodzi o to spotkanie, jeszcze abstrahując od wyników, to sygnowane na pewno mianem powrotów, debiutów i kilku nowych twarzy. Zacznijmy od Rakowa. Na pewno szkoda, że nie widzieliśmy tego nowego nabytka drużyny spod Jasnej Góry, czy Diana Sorescu. Nie wystąpił, prawdopodobnie zagra w kolejnym spotkaniu. Skrzydłowy, wahadłowy reprezentant, co by tu nie mówić, Rumunii. Przyjrzyjmy się też składu Rakowowi Częstochowa. Widzimy, że brak Iwiego Lopeza, Musiolika, nie było też Gwii, Poletanowicz jako zmiennik w tym meczu. Na pewno Marek Papszun pokazał, że nie ma w drużynie świętych krów. Co też znamienne, wydaje mi się, że obok Pogoni Szczecin to jest to drużyna, która ma najszerszy zdecydowanie skład. Na każdej pozycji tak naprawdę jest co najmniej dwóch zawodników. Trochę zaskoczył moim zdaniem występ Wiktora Długosza, który w drugiej połowie został zmieniony, ale prawdopodobnie dlatego, że nie mógł zagrać Andrzej Niewuli z uwagi na uraz. Fran Tudor został cofnięty piętro niżej, nie grał jako wahadłowy nominalnie, chociaż w meczu tak naprawdę grał na tej pozycji, a w formacji ustawionej jako jeden z tych trzech stoperów. Jeżeli chodzi o drużynę gości Wisły Kraków, to tak jak widzicie na grafice, brak Gruszkowskiego, a przede wszystkim kolej w obronie w miejsce kapitana, lidera, fundamenta drużyny Wisły, czyli Michala Frydrycha. Jeżeli chodzi o tego piłkarza, który przywędrował z Ligi Szwedzkiej, to wydaje mi się, że występ na pewno na plus. Kilka razy dobrze się spisał w pojedynkach 1-1. Widać, że ten zawodnik mimo dużych warunków fizycznych dysponuje niezłą szybkością. Przytomnie też zachował się raz w polu karnym Rakowa, kiedy starał się uderzyć, piłka gdzieś tam mu odskoczyła i koniec końców ją stracił, natomiast widać, że ma warunki fizyczne. Jeżeli chodzi o rozegranie, trzeba się jeszcze przyjrzeć, ale pytanie, czy będzie to pewniak do gry, czy wygryzie na stałe Michala Frydrycha, może to Macieja Sadloka, zobaczymy. I jeszcze ostatnie słowo w sprawie nowych zawodników, to na pewno Sisse, czyli piłkarz, który wszedł na końcówkę i od razu przyspieszył grę Wisły. Widać, że ten piłkarz przede wszystkim emanuje pewnością siebie, umiejętnością gry 1-1, szybkość, dribbling, dynamika, umiejętność zastawienia się, bo piłkarz, który również dysponuje niezłymi warunkami fizycznymi. Transfer pilotowany przez Jakuba Błaszczykowskiego, na pewno ruch dobry. No i oczywiście na sam koniec powrót Zdenka Ondraszka, wystąpił na kilka minut, wszedł, ale już po tym golu Mateusza Wdowiaka na 2-0 i niewiele mógł tak naprawdę wnieść. Naprawdę spotkanie moim zdaniem w Częstochowie dobre, atrakcyjne dla oka, ale wynik pewnie gdzieś tam, który zdołali byśmy z góry przewidzieć. Kanał 365 Dni o Piłce, zachęcam do subskrypcji, do lajkowania materiału i zapraszam na kolejny podcast po meczu Krakowia Lech Poznań, gdzie prawdopodobnie będziemy świadkami kolejnego powrotu. Mowa tu oczywiście o Dawidzie Kownackim. W takim razie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.